Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. W trapezie równoramiennym o obwodzie 60 cm suma długości podstaw jest równa 35 cm. Jaką długość mają ramiona tego trapezu? Mamy trapez równoramienny. Rysujemy sobie go. I mamy A, B. C. Wiemy, że A plus B plus C plus C to 60 cm. Suma długości podstaw, czyli A plus B, to 35. C plus C to 2C. Przenosimy 35 na drugą stronę ze zmianą znaku. Mamy tutaj wtedy 25 i dzielimy przez 2, czyli otrzymujemy 12,5 cm. Taką długość mają ramiona tego trapezu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już. Thank you.